Artur Mazur, klatka po klatce, jesteśmy w Lubinie po ceremonii ważenia przed gołem KSW 80. Ze mną bohater tego wieczoru, Robert Druchała. Przede wszystkim, Robert, gratuluję, po prostu gratuluję. Walka o pas, doczekałeś. Tak jest, witam wszystkich przede wszystkim. Tak, doczekałem się tego. Całe życie na to pracowałem, na ten moment, żeby jutro stanąć do mojego wymarzonego pasa. Pamiętam ten moment, kiedy wchodziłem do tej organizacji, a teraz już biję się o pas. To prawda tymczasowy, ale jest walka o pas, 5 rund, więc no, towarzyszą mi naprawdę zajebiste emocje. Nie mogę się doczekać. Wczoraj miałem go na barku, już wiesz, przymiarki, bo wiadomo, tam kręcili te trailery i w ogóle, ale wiesz, kiedy założyłem go na bark, to poczułem taką motywację, wiesz, po prostu pomyślałem, ten pas dawał mi taką energię, że nawet nie chciałem go ściągać, no ja po prostu czułem, że płynie do mnie ta energia i wiesz, wróciłem do pokoju i mówię tak, ja nie mogę, nie? I napisałem do mamy, mamo, zrobię to, po prostu to zrobię, no nie? Wiesz, nawet mam teraz dreszczyk, ale napisałem mamie, mamo, zrobię to. O mamie jeszcze porozmawiamy, natomiast jak w ogóle zareagowałeś, kiedy okazało się, że będziecie walczyć? Będę to mówił, bo na przykład, nie wiem, kiedy okazało się, że będziesz walczył z Dawidem Śmiałowskim, no to Daniel Rutkowski był zaskoczony, że o ten pas nie walczą zawodnicy, którzy w rankingu są wyżej. Jak była twoja reakcja? Wiesz co, ja się w ogóle na tym nie skupiałem. Ja miałem coś takiego, że było powiedziane, że walczę o pas i dla mnie to po prostu, wiesz, ja się już nastawiłem, jest top 5. Tutaj są zawodnicy, którzy są naprawdę mocni i tak naprawdę każdy jest tutaj wyzwaniem. Słuchaj, pierwotnie był Dawid Śmiałowski, potem okazało się, że może być Daniel Rutkowski, a na końcu okazało się, że jest Kijew. No po prostu, wiesz, ja nie wybieram, jest top 5, jest walka o pas, to jest dla mnie najważniejsze i tyle. A nie było takiego momentu, że miałeś już dość tych zawirowań związanych z rywalem? No bo to się zmieniało wszystko jak w kalejdoskopie, jak to mawiają. Wiesz co, no, na pewno pierwszy telefon od Dominika, że zmienia się, że wypadł Dawid, no to rzeczywiście no, trochę byłem wkurzony, wiesz, znaczy to wiesz, nie na Dawida, po prostu na tą sytuację, no nie, że zmienia się rywal i się pytam kto, jeszcze nie wiadomo, no dobra. No i wiesz, już tak musiałem chwilę odsapnąć i potem się dowiedziałem, że może być Daniel Rutkowski, mówię okej. No i potem tam parę dni trwało, potem się okazało, że jednak jest Kijew, nie? Więc no okej, nie? Mówię, tam widziałem nieraz wywiady, że co na to Robert Druchała, że wiesz, że po prostu nagle zmienia się diametralnie rywal. Ale tak jak mówiłem, no ja całe życie robię z gościami, którzy są niżsi ode mnie, więc ta zmiana nawet szczerze i powiedziawszy na lepsze. A Parnas wchodził w grę, czy nie? Było coś takiego powiedziane, że może Parnas, ale ja wiedziałem, że Parnas raz nie zrobi wagi. No wiesz, on teraz urósł naprawdę, zobaczcie sobie jego media społecznościowe, jest naprawdę wielki i do 65-800 to no, naprawdę bardzo duże wyzwanie by było. Więc wiesz, po prostu nawet jakby był to Saladin Parnas, to też chciałbym mieć okres przygotowawczy taki, wiesz, że chciałbym mieć powiedziane, że będę walczył z mistrzem i wtedy, wiesz, raz, że przygotowania pod Mańkuta, pod gościa, który jest eksplozywny, dużo kopie, wiesz, to trzeba po prostu wszystko przepracować, tak? Ale tak jak mówię, jest walka o pas tymczasowy, zmienił się rywal, no i nic, trzeba się bić. Są takie zdania, że to Lomali jest Kijew, będzie decydował, w jakiej płaszczyźnie będzie się ten pojedynek odbywał. Ty się z takim zdaniem zgadzasz, czy absolutnie mówisz, nie, ja tu będę rozdawał karty? Wiesz co, walka pokazuje tak naprawdę, jak to wszystko będzie wyglądało. No wiesz, my mamy plany różne, ale wiesz, czasami przeciwnik reaguje tak albo tak i tak naprawdę w walce może się wydarzyć wszystko, a ja jestem gotowy po prostu na wszystko, no nie? Nie wiem, będę na górze, to okej, okay, będę na dole, okej. Okay. Wiesz, ja czuję, że ja po prostu poradzę sobie z każdej sytuacji i no nie interesuje mnie, wiesz, czy ktoś mówi, że mój rywal będzie rozdawał karty, czy on nie, czy ja będę rozdawał karty. Ja po prostu chcę wyjść, zaprezentować to, co przepracowałem. Naprawdę bardzo dobry okres przygotowawczy miałem. Byłem w Czarnym Smoku dwa razy, byłem u Mariana Ziółkowskiego w Uniku. Robiłem z naprawdę bardzo dużą ilością zawodników, którzy też byli nowi, których nie znałem i wiesz, musiałem sobie poradzić. 5 rund przede wszystkim. Miałem coś takiego, że stałem na środku i wchodził do mnie co chwilę świeży. I przez 5 rund na przykład stałem na środku i nawalałem się. I wiesz, tutaj naprawdę trzeba mieć dobrą kondycję, żeby co chwilę wchodzić nowy i co chwilę chce ci zrobić krzywdę, a ty musisz, wiesz, bronić się i robić swoje, więc mówię, zrobiłem wszystko, co mogłem, żeby wyjść jutrzejszego wieczoru na najlepszym poziomie. I tak naprawdę zostało układanie w głowie tego wszystkiego, żeby wyjść z chłodną głową i zrobić tylko tyle. Co było kluczem do zwycięstwa Daniela Rutkowskiego na Lom Ali z Kijewem, twoim zdaniem?
co było kluczem. No wiesz, walka też była bardzo, bardzo bliska, ale... Ale był taki moim zdaniem element, który przeważył, niskie kopnięcia. Tak, no tak, tak, rzeczywiście nisko kopał, ale to tam też, wiesz, on go wyprzedzał w akcjach. W ogóle to jest inna walka, bo oni raz, że byli praktycznie tego samego wzrostu, oboje boksowali, oboje, wiesz, byli dobrymi zapaśnikami, więc też nie chcieli się obalać. No inna walka, ja, wiesz, szczerze powiedziawszy, nie patrzyłem na nią, jeśli... Nie patrzyłem na tą walkę jak w kontekście moim. Bardziej zwracałem uwagę na przykład na walkę z Stasiakiem, którym się też biłem i patrzyłem też, jak wypadłem ja, jak wypadł on, kto w której rundzie był troszeczkę bardziej zmęczony, wiesz. Ja tam swoje już typki mam, ale tak jak mówię, no Daniel Rutkowski to jest w ogóle zawodnik inny i ta walka oczywiście, wiadomo, była ostatnią walką, ale wiesz, nie patrzyłem na to w kontekście moim. Ale jedno się zmienia, już 5 rund. Trzeba będzie tutaj inaczej rozłożyć siłę, przyznać szczerze. No tak, oczywiście, trzeba będzie inaczej rozłożyć siły, ale myślę, że nawet jakbyśmy poszli ogniem piekielnym od pierwszej, to do piątej dam radę. Mama przyjeżdża? Oczywiście, że tak. Przyjeżdża moja mama, przyjeżdża cała moja rodzina, przyjeżdża moja dziewczyna, kibice, bęben będzie, więc no, będzie doping taki, że wyniosą nas nam. No dobra, mówiłeś już mamie, że to jest 5 rund, że tu trzeba siły dobrze rozłożyć, bo wiesz, jak pójdzie ogniem od pierwszej rundy, a tu jeszcze mistrzowskie mogą zostać. Tak, mówiłem, ale oczywiście mojej mamie można dużo rzeczy mówić, wiesz, to są takie emocje, że myślę, że od pierwszej do ostatniej minuty będzie krzyczeć i po prostu potem przez 2 tygodnie będzie mówić, nie? Robert, no powodzenia życzę w ten piątkowy wieczór. Liczę też na to, że ten pojedynek po prostu będzie dobry, bo to też jest ważne, już bez względu na wynik, żeby zostało to doświadczenie i żeby to się fajnie oglądało. Tak, no najważniejsze, tak jak mówię, najważniejsze jest dla mnie moje marzenie, zdobyć pas upragniony, na który pracowałem całe życie. Całe życie, wiesz, tyle tych treningów, wyrzeczeń i wszystkiego, żeby jutrzejszego dnia stanąć na najwyższym poziomie i zrobić swoje. Dziękuję wszystkim, pozdrawiam wszystkich, którzy mi kibicują, pozdrawiam Chilino z Poznania i pozdrawiam wszystkich dookoła, wszystkich. No, zobaczcie jutro, jakie będą fajerwerki. Pozdrawiam serdecznie.